Pionierzy naszego kościoła w 1844 roku myśleli, że Jezus fizycznie powróci. W październiku 1844 roku. Mam rację? Jezus nie przyszedł. Byli także rozczarowani. Uczniowie byli również rozczarowani. I pionierzy byli rozczarowani. Uczniowie zebrali się w pokoju na górze i modlili się. Historia sprawozdaje, że pionierzy także zebrali się w jednym pomieszczeniu i modlili się. Uczniowie otrzymali Ducha Świętego. Zrozumieli wtedy sens krzyża. Pionierzy otrzymali Ducha Świętego i zrozumieli sens niebiańskiej świątyni. Mam rację? Uczniowie, kiedy otrzymali Ducha Świętego, głosili z mocą i tysiące ludzi zostało ochrzczonych. Pionierzy natomiast, kiedy otrzymali Ducha, zrozumieli świątynię i proroctwo. Biblia przedstawia księgę, która była słodka w ustach, ale stała się gorzka w brzuchu. A następny werset mówi: idźcie i głoście wszystkim narodom. Zatem to nie był koniec świata. Mieli jeszcze pracę do wykonania. Mieli przed sobą zadanie, by udać się do każdego narodu i zwiastować. Zrozumieli wtedy, że muszą głosić. Kiedy otrzymali Ducha Świętego, poszli głosić i Kościół, który rozpoczął z garstką ludzi, rozmnożył się do prawie 23 milionów ludzi obecnie. Gdyby ci pionierzy żyli i zobaczyli, co powstało z tej garstki ludzi, Kościół, który jest obecnie prawie na całym świecie, prawie w każdym kraju. Niedawno byłem w Maine. Jeśli byście tam pojechali, zobaczylibyście tam stary kościół ze starymi książkami i starym piecem. I zobaczylibyście stare sprzęty kuchenne. Zdjęcia z Ellen White, Millerem, Josiah Leachem i innych. Oni wszyscy czekali na powrót Jezusa. Tej znamiennej nocy poszli na górę. Poszedłem tam. Jest to płaska skała, potem jest wzgórze, następnie ziemia pnie się wzwyż, a na jej końcu jest ta góra. Weszli na nią i czekali. Nastała północ, potem pierwsza, druga, piąta i szósta nad ranem, a Jezus nie przyszedł. Z kościoła odeszło wtedy 500 tysięcy ludzi, 500 000 rozczarowanych ludzi i pozostała garstka zdesperowanych osób. Dlaczego Jezus nie przyszedł? Pytali samych siebie. Przecież Biblia nie może się mylić. To oznacza, że my się mylimy. Ci rozczarowani pierwsi uczniowie i ci rozczarowani pionierzy, obydwie te grupy modliły się. I kiedy się modlili, Bóg pomógł im zrozumieć. Kiedy się modlili, otrzymali Ducha Świętego. Kiedy się modlili, otrzymali moc. Kiedy się modlili, zwiastowali poselstwo całemu światu. Ellen White opisuje, że w ciągu kilku lat wykonali taką pracę za sprawą Ducha Świętego, jakiej sami nie byliby w stanie wykonać podczas całego swojego życia. W Dziejach Apostolskich napisane jest, że uczniowie wywrócili świat do góry nogami. Bóg nie potrzebuje wielu. Bóg potrzebuje jakości, poświęcenia i modlitwy. Pionierzy, garstka ludzi, z których większość odeszła rozczarowana, modliło się razem i otrzymało Ducha Świętego. Następnie głosili i Ewangelia rozeszła się na cały świat. Co nas powstrzymuje, aby w takim czasie jak teraz, aby się spotykać i modlić o Ducha Świętego, abyśmy mogli dokończyć dzieła? Czemu tego nie robimy? Jeśli byście nieco przewinęli czas do przodu, zobaczylibyście, że tak długo jak się modlili, Kościół rósł coraz szybciej i szybciej, obejmując coraz to więcej krajów. I wtedy zajęli się swoimi sprawami. Przestali się modlić, a Kościół przestał rosnąć. Ponieważ modlitwa wymaga czasu. Kiedy Abraham modlił się o dziecko, ile czasu minęło, zanim je otrzymał? 25 lat. Ile czasu zajęła Mojżeszowi modlitwa na pustyni, zanim Bóg mógł go użyć? 40 lat. A ile czasu zajęła modlitwa Noego? 120 lat. A ludzie dzwonią do mnie i mówią: pastorze, modlimy się od tygodnia i nic się nie wydarzyło. Mnie również, odpowiadam. Od tygodnia chodzę do szkoły i jeszcze nie dostałem świadectwa. Jak możesz oczekiwać, że po tygodniu modlitwy doczekasz się zmian? Bóg nie pracuje z drewnem, lecz pracuje z ludźmi. Ludzie są uparci. Bóg musi najpierw przygotować ludzi, musi przygotować kościół, musi przygotować miasto,
Bóg ma do czynienia z ludźmi, zatem musisz się modlić, aby Bóg mógł wciąż działać. Jeśli przestaniesz się modlić, Bóg przestanie działać. Kiedy Daniel się modlił, zajęło to 3 tygodnie, zanim przyszedł anioł Gabriel i powiedział, kiedy rozpocząłeś, nie kiedy skończyłeś, kiedy zacząłeś się modlić, ja zacząłem działać. A gdy się modliłeś przez 3 tygodnie, ja musiałem walczyć z królami Medii i Persji. I dopiero teraz mogę ci odpowiedzieć. Rozumiecie, że Daniel nie wiedział nic na temat tej walki. Daniel po prostu się modlił. A co by było, gdyby Daniel przestał się modlić? Co wydarzyło się w 1856 roku? W którym? Powtórzcie, w 1856. Ellen White rozmawia z przywódcami kościoła i mówi do nich, Jezus mógłby przyjść, ale nie jesteśmy gotowi, ponieważ nie spotykamy się, żeby modlić się o Ducha Świętego. Módlmy się więc o Niego. Módlmy się razem o przebudzenie. Potrzebujemy ożywienia. Po tym czasie, kiedy do nich przemawiała, zaczęły się tworzyć tu i ówdzie grupki ludzi, które zaczęły się modlić. I coraz więcej i więcej. Jedna grupa doświadczała przebudzenia, potem inna, następnie kolejna grupa. Inni to widzieli i byli zachęceni. Zaczęły tworzyć się kolejne grupki ludzi. Przebudzenie zaczęło ogarniać cały Kościół. Teraz słuchajcie uważnie. Kiedy oni zaczęli się modlić, w którym roku to było? W 1856. Rozpoczęli w listopadzie 1856 i modlili się aż do końca kwietnia, początek maja 1857 roku. Ile to miesięcy? Listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. Ile miesięcy? Modlili się przez 6 miesięcy. Co się wydarzyło w trakcie tych 6 miesięcy? Bardzo interesujące rzeczy. Wiecie, co się wydarzyło? Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście o Jeremiah Lampier. Jeśli uda mi się połączyć z internetem, to wam go pokażę. Jeśli pojechalibyście do Nowego Jorku, naprzeciwko Central Park, stoi budynek należący do Towarzystwa Biblijnego. Przed tym budynkiem stoi miedziana ławka, a na tej ławce siedzi posąg, również wykonany z miedzi. Obok znajduje się tabliczka z napisem Jeremiah Lampier. Ten człowiek wezwał Nowy Jork do modlitwy. Stwierdził, że Nowy Jork powinien zebrać się i modlić o wylanie Ducha Świętego i o przebudzenie. Ten człowiek nie był pastorem, był biznesmenem. Wzywał ludzi do modlitwy. W południe, o 12, w czasie lunchu, przyjdźcie do Central Park i módlmy się o ożywienie. Wiecie, ile osób przyszło? Ktoś wie? 10 osób. Był rozczarowany. Spodziewał się przynajmniej 300 osób. Ale modlili się. Członkowie naszego kościoła się modlili i ta grupka się modliła. Kolejnego tygodnia, pamiętajcie, minęło 6 miesięcy. Zaczęła się modlić ta nowa grupka. Po tygodniu od ich pierwszego spotkania doszło do krachu finansowego. Ellen White pisze, że czasami Bóg przyzwala, aby wydarzały się pewne rzeczy, aby przygotować i obudzić ludzi. Zatem gospodarka się załamała. Na skutek tego wydarzenia, wiecie, ile osób przyszło do parku następnego dnia? Około 100 tysięcy osób. Kiedy ludzie się boją, są gotowi się modlić. Kiedy ludzie bali się COVID-u, modlili się. Kiedy ludzie wystraszyli się wydarzeniami 11 września lub podobnymi, zaczęli się modlić. 100 tysięcy ludzi przyszło na modlitwę. W następnym tygodniu 300 tysięcy ludzi, w kolejnym tygodniu 500 000. I historia zeznaje, każdego tygodnia miało miejsce ponad 10 tysięcy nawróceń. Ponad 10 tysięcy chrztów tygodniowo. W ciągu 1,5 roku nawróciło się 1,4 miliona ludzi. Ale to ożywienie nie wydarzyło się tylko w Nowym Jorku. Posłuchajcie, przeniosło się z Nowego Jorku do Ameryki Południowej. Z Chile do Brazylii, a następnie do północnej Kanady, następnie do Europy. Do Europy Środkowej i Europy Południowej, potem do Afryki, Indii i Australii, a potem objęło cały świat. Ellen White komentuje, ale szatan nie był szczęśliwy. Ożywienie właśnie miało miejsce.
Szatan wymyślił wtedy pomysł. Prawdopodobnie szatan ze swoimi złymi aniołami musieli odbyć naradę i pytali, co robimy? Ludzie się budzą i przygotowują się. Co mamy robić? Wtedy szatan wymyślił. Był to czas, w którym znaleziono złoto w Ameryce. Ludzie masowo wyjeżdżali do Kalifornii, żeby je zdobyć. W tym czasie rząd amerykański ogłosił, damy darmową ziemię tym, którzy założą gospodarstwo rolne. Darmowa ziemia dla tych, którzy zajmą się uprawą ziemi. I Ellen White zeznaje, wtedy nasz lud przestał się modlić, aby założyć farmy. Nasz lud przestał się modlić, żeby dostać ziemię. Nie jesteśmy godni i nie jesteśmy gotowi na finalne wylanie Ducha Świętego. Mamy inne priorytety. Przebudzenie wtedy ustało. Jezus mógłby powrócić, pisała. Lecz mieliśmy modlić się i pracować nieco dłużej, aż Ewangelia ogarnęłaby cały świat. Zatem mieli się modlić, aby Ewangelia miała czas dotrzeć do każdego miasta, do każdego kraju na tej planecie. I wtedy Jezus mógłby przyjść. Lecz przebudzenie się zatrzymało, ponieważ przestaliśmy się modlić. Następnie w 1901 roku miała wizję i powiedziała przywódcom, potrzebujemy się zebrać i modlić o moc Ducha Świętego. I tak też zrobili. Zaczęli się modlić, dołączyły zbory i diecezje. Powstało coraz więcej grup i grupek i zaczęli się modlić. W którym roku? W 1901. Wtedy zaczęli się modlić. Wiecie, jak długo się modlili? Aż do 1903 roku. Ile to lat? 2 lata. Posłuchajcie, co się wydarzyło w trakcie tych 2 lat. Bardzo ciekawe. O, zapomniałem wam powiedzieć. Kiedy Jeremiah Lampier modlił się w Nowym Jorku i przeżywano tam przebudzenie, w tym samym czasie w Wielkiej Brytanii, na skutek modlitw na wielkim zgromadzeniu w Keswick, setki tysięcy ludzi się nawracało. W tym samym czasie w Chicago trwała ewangelizacja Moody'ego. Jednocześnie w różnych miejscach miało miejsce ożywienie. W Wielkim Boju na stronie 458 napisane jest, gdyby wszyscy nadal się modlili, Chrystus powróciłby. Chrystus by przyszedł. Chrystus przyszedłby. Rozpoczęli się modlić w 1901 roku i modlili się przez 2 lata. Po tym czasie w Anglii na scenie pojawia się Evan Roberts. Nazywamy to dziś odrodzeniem walijskim. Evan udaje się do kościoła, znajduje się z przodu, obok niego jest dziewczyna. Pastor prowadzący mówi, Jezus umarł za ciebie. I kiedy pastor wypowiadał te słowa, wyciągnął rękę w stronę Evana. A Evan patrzy na lewo i na prawo i pyta, za mnie? A dziewczyna stojąca obok niego mówi, tak, za ciebie. Wtedy Evan mówi, Jezus, Bóg, umarł za mnie? I padł na kolana tam, gdzie stał i powiedział, jeśli Bóg umarł za mnie, to dlaczego nie zbierzemy się razem, gotowi poświęcić wszystko dla Niego? Dlaczego nie zbierzemy się i wspólnie nie pracujemy, aby dokończyć tego dzieła? Niech dzisiaj nikt nie wraca do domu. Zostańmy tutaj i módlmy się razem. I modlili się od 19 do 23. A teraz chodźmy do domów przespać się. Jutro wieczorem znów się spotkamy. I znów modlili się od 19 do 23. I tak przez kolejne wieczory. Po tygodniu postanowili się spotykać od 19 do północy. W następnym tygodniu postanowili modlić się od 19 do rana następnego dnia. Przez całą noc. Jedni odchodzili, a drudzy przychodzili, bo niektórzy musieli iść do pracy. Niektórzy przychodzili na godzinę i odchodzili. I całą noc modlili się o ożywienie. Po 2-3 miesiącach. Całe miasto się zaangażowało, potem cały okręg, a następnie cały obszar Walii. Do tego stopnia, że wioski i miasteczka przychodziły się chrzcić. Wszyscy nawracali się. Pewien dziennikarz, udający się do sądu, aby napisać na temat rozprawy sądowej, przychodzi i zastaje drzwi do sądu zamknięte. Zaczyna więc pytać ludzi, gdzie jest sędzia i prawnicy? Czemu sąd jest zamknięty? I słyszy takie odpowiedzi. Wszyscy w mieście się nawrócili. Nie ma więcej przestępstw. Sędzia i prawnicy zostali zwolnieni.
Idzie zatem na policję, aby usłyszeć w sprawie nieodbytej sprawy sądowej. Historia zeznaje, że kiedy tam poszedł, zastał policję śpiewającą w chórze. Pyta więc szefa policji, co wy tutaj robicie? No, całe miasto się nawróciło, koniec z przestępcami, no to... Nie wiemy, co robić. Postanowiliśmy więc założyć chór i jeździmy od kościoła do kościoła i śpiewamy. Śpiewająca policja, ponieważ całe miasto się nawróciło. Historia sprawozdaje, że nawet konie nie słuchały właścicieli dyliżansów. Do tej pory, aby ruszyć koniem, powożący używali przekleństw. Teraz ludzie byli nawróceni i nikt już nie przeklinał. Zatem historia sprawozdaje, że konie się nie słuchały. Były przyzwyczajone do przekleństw, a teraz nikt nie przeklinał. Przemiana była tak wielka, że cały region nawrócił się. Ale to nie wydarzyło się tylko w Anglii. Ten ogień rozprzestrzenił się z Walii w Anglii na cały kraj. Na całą Europę Środkową, Skandynawię i Europę Południową. Z USA przeszedł do Kanady, następnie do Ameryki Południowej, a tam do Brazylii, Chile i Meksyku. Dalej do Australii i Nowej Zelandii. Rok później do Korei, 3 lata później do Chin. I w pierwszym tomie świadectw Ellen White pisze, że kiedy zaczęli się modlić, słuchajcie uważnie, Bóg wysłał anioł na cały świat, aby przygotować ziemię na jego powtórne przyjście, aby przygotować świat na przyjęcie prawdy, lecz zniechęcili się, ponieważ nie widzieli rezultatów w krótkim czasie. Zniechęcili się, bo nie widzieli. Modlimy się i chcemy widzieć rezultaty, już, a jeśli ich nie ma, przerywamy. Jeśli jednak trwaliby w modlitwach, Bóg nadal by działał. Przebudzenie objąłoby cały świat i Jezus by powrócił, pisze Ellen White. Szatan jednak wiedział, że jeśli będą trwać w modlitwie, praca zostałaby zakończona, Duch Święty zostałby wylany, późny deszcz zostałby wylany w niesamowity sposób. Kiedy przychodzi późny deszcz, mają miejsce moc i cuda. Tysiące zostają ochrzczeni, chorzy są uzdrawiani, nastają warunki ekstremalne, ponad to, co może nam się przyśnić, ponieważ gdzie jest duch, tam jest i moc. Ale nasz lud przestał się modlić. Bóg wzywa cię. Nie patrz na siebie. To jest doświadczenie Izraelitów na pustyni. Patrzyli na olbrzymów i przeszkody. W Jerycho patrzyli na wielkie mury i potężną armię. Nie damy im rady. A Biblia w liście do Hebrajczyków w rozdziale 3 sprawozdaje. Nie weszli do ziemi obiecanej z powodu... Nie z powodu olbrzymów. Nie z powodu ich grzechów. Nie z powodu potężnych wojsk. Lecz z powodu niewiary Izraela. Nie ufali swojemu Bogu. Dwóch wiernych szpiegów. Pamiętacie ich imiona? Jozue i Kaleb. To oni powiedzieli, pamiętajcie, jak Bóg prowadził was w przeszłości. Pamiętajcie, jak wyprowadził was z Egiptu. Pamiętajcie, jak rozdzielił Morze Czerwone. Pamiętajcie, jak dawał wam zwycięstwa. Pamiętajcie, jak żywił was manną. Pamiętajcie, jak dał wam wodę ze skały. Ufajcie waszemu Panu. Idźcie naprzód, w wierze. Bóg nie zawodzi. Ellen White pisze, nie mamy czego się obawiać, chyba że zapomnimy, jak Pan nas prowadził w przeszłości. Skupili się na problemach, zamiast skupić się na Bogu. Przegrywamy, ponieważ patrzymy na siebie, na swoje zasoby, na swoje problemy. O człowieku, mam pracę, a co jeśli będę się modlił zbyt długo? Jak ja sobie poradzę? Wciąż patrzymy na siebie, zamiast na Boga. Co by było, gdybyśmy zebrali się razem i modlili się? Możesz to sobie wyobrazić, co by się stało?